Nanako idzie w przód i w tył. Restre Leslie odkryła, że zjadłem jej budyń. That's late again today. Dzyń, dzyń. Hello, rezydencja do Jimów. Dad! O, naprawdę? Okej, rozumiem. Tata idzie teraz do domu. Całe szczęście! Bo nie będę mogła ciebie dzisiaj zabić za ten budyń. Muszę przygotować obiad. Twój obiad będzie z dodatkową dozą miłości. O! Nie ma już rzodkiewki zapiklowanej. Tata będzie rozczarowany. Chodźmy razem kupić. Really? Thanks! Jest! To jest najważniejsze. Giggle, idziemy razem na zakupy. Nanako wygląda na szczęśliwą. Czujesz afekcję Nanako i tak dalej. To ja się kurde nie dziwię, że ten socjalink tak powoli idzie, jak mogę jedyną rzecz powiedzieć. I jej nutki nie wzrastają tylko wtedy. Let's go, big bro! O! Synchro. Poszedłeś do Junes z Nanako. Chwilę później w domu. Ktoś tu będzie wkurwiony. No i gdzie rzodkiewki? Dad, welcome home! Gdzie byliście w tym... tak puzyno w nocy? Przestać mówić puzyno. O, Junes. Czy nie powiedziałam ci, żeby nie wychodzić na zewnątrz tak późno? Ale... wracałeś do domu, więc ja... Nieważne jaki był twój powód, zasady to zasady. Obiecałaś mi, pamiętasz? Zsiesz do Jima-san. Nanako wygląda na smutną. To nie jest jej wina. To ja to zaproponowałem. Jej! To nie jest moja wina, więc czemu tata jest wściekły? Czemu on nie słucha? Tata jest głupi! Głupi baka! Nanako, jak śmiesz nazywać twojego ojca baką! Wyjaśniłeś dla Dojimy, czemu poszedłeś do Junes z Nanako. Chciałem powiedzieć z Junes do Nanako, ja pierdzielę. Zapiklowana rzodkiewka dla mnie. Więc to tak. Ale wciąż nie mogę pozwolić dzieci, żeby wychodziły... żeby chodziły tak późno w nocy. Wiesz, jak jest niebezpiecznie ostatnio. Nie powinniście się tak łazić w nocy. Dojima też na ciebie krzyczał. Zdecydowałeś się pójść do domu. Baka! Przynajmniej nutki z Nanako trochę ogarnąłem. Okej, to więc... Teraz chyba będzie moment, w którym normalnie mieliśmy Risę uratować. Już się, kurde, ograniczenie, limit zbliża, nie? Ale jako, że już wszystko jest okej, to walić to. Przy okazji, co mogę teraz porobić? Mogę tylko do restauracji znowu pójść. Ile mam kasy? 17 tysiaków. Ach, nie chce mi się, bo znowu mi, kurde, dadzą nie to, co trzeba. Co mogę jeszcze porobić? Do biblioteki pójść, nie? Wiem, co zrobię. Go into town, pójdę kupić jakąś książkę. I no, myślę, że będzie git. Tutaj o. Kupię jakąkolwiek oni tam będą sprzedawać. I zobaczę w opisie, co ona będzie mi zwiększać. Mam nadzieję, że odwagę. Błagam, kurde. Poster. Short on cash. Preaching the manliness of bowling.
That's what it says. To jest ostatni. Niech będzie. Short on cash, dobra. Tak, wiem, że mogę na sofie przeczytać tą książkę. Zrozumienie. Fuj, kurde! Nie chcę zrozumienia, ja chcę odwagę! O! Man in history. Pewnie, kurde! Co? Zaraz, co? A, 15.7 dopiero będzie. Dobra, rozumiem. Ja pierdziu! Wkurwia mnie to. Dobra, pójdę w takim razie zeżreć tam coś do restauracji i będę trzymał kciuki, żeby mi odwaga wzrosła. To jest wkurzające. Chyba, że jest jakiś sposób inny na zwiększenie odwagi szybkiej, ale ja kurde nie mam zielonego pojęcia. Poza łażeniem w lodówce i kradnięciem budyniu na nako. To jest kurde gorsze niż śmierć. Chociaż i tak te złodziejstwo i tak śmiercią się kurde skończy na pewno. I wiedza. O, dziękuję. Na co mi diligence? A ja tu bad mister. Nie jestem misiem. Kurde, nie jestem kundlem, nie jestem misiem. Spierdzielać ode mnie. Ja mnie futrzak. O! Czyli no, to dzisiejszy dzień normalnie chyba jest ostatnim dniem do uratowania Risę. As a result, a thick fog is expected to form in the Inaba region later tonight. Zgadnijcie co? Risa jest bezpieczna. Fuck you, kurde. Czemu fuck you powiedziałem? Chyba fuck you życie. Okej, zobaczmy co tutaj będzie. Nic. To save'ne. Przynajmniej będzie coś. Tak. Yes. Zapisz! Dziękuję. Dobra. W takim razie. Nie chcę oglądać Midnight Channel! Chcę zarabiać pieniądze! O mój Boże. Przecież wiemy, że nic się nie stanie. Czemu nie mogę, kurde, na przykład zrobić coś i później, żeby była północ i żebym miał coś zrobione? Mam kalendarz z personą 3 na ścianie. The fog has set in. Wow, nic się nie stało, tylko żółć jest na ekranie. Nikt nie pojawia się na Midnight Channelu i tak dalej i się udało. To więc pierdziel się zabójco, wygraliśmy po raz kolejny. Teraz jedyne, co możesz zrobić, to... O, myślałem, że się pojawisz. Nawet się nie pojawiłeś! Widzisz jakiś z ciebie gnojek? My fucking god! O! A no też racja, zapomniałem. Sucks to be you, Mr. Ktoś tam? Jeszcze nie powiem, kto to. Wiem, kto to, ale nie powiem. Słyszysz syreny w dystansie. Czy coś się stało tak? Kurde! Nie widziałeś tej scenki? Pipi Pikachu. Todd czyje? Nie. No i zarąbiście. Zabójca zmienił cel i tyle. Tyle, że tego kogoś nie było na tym, w telewizji. Chie rozłączyła się. Jesteś pewien, że uratowaliście Risę. Byłoby najlepiej, gdybyś się pośpieszył do Junes. No tak, jesteśmy pewni. Kim może być tamten człowiek?
Wiem, tutaj właśnie jest nasza baza, nie? Gdzie indziej miałaby być? Gdzie Josek? Okej, spoko. Już jest. Yeah, it was murder, all right. The body was hanging upside down on an apartment's rooftop railing. Czyli tak jak... Tak jak nasz kurde ten, zabójca. Taki sam sposób zabijania. Udawanie Jezusa na antenie telewizyjnej. That's not all. The victim this time, it was King Moron. No i zajebiście, kurde! Będę tęsknił za tym bobrzym zgryzem. King Moron? Ale no, szczerze mówiąc, patrząc na jego zachowanie i tak dalej, to... He had it coming. You mean that King Moron? Senpai's homeroom teacher? Nie nazywaj mnie senpai! Why? What on earth's going on here? Cholera jego wie. How am I supposed to know? But I talked to a guy there who saw it. It's true. There's no mistake. You gotta be shitting me. Ain't the killer targeting people who get shown on TV? Widać teraz zmienił swój sposób. I ain't never seen King Moron on the Midnight Channel or any other programs. Why did this happen? I thought we finally figured some things out. Were they all just a big coincidence? No, nie wiem, trzeba to przedyskutować, myślę. Maybe the Midnight Channel doesn't have anything to do with this. To by było trochę zbyt nie ten. To by raczej się nie zgadzało, bo jednak Midnight Channel ma w tym jakiś swój cel. Damn it. We came so far and now we're back to square one. Were we in over our heads trying to catch a culprit that even the police couldn't find? Właśnie temu mówiłem. Pokażcie, że policji, że można wchodzić do TV. Zostawmy to policji. Huh? What are you talking about? We started this thing because the police can't tell their asses from their elbows. Ale możemy im zawsze pomóc. We give up now, and that shithead's gonna be on the loose forever. This ain't the time for bitching and moaning. We just gotta keep on keeping on. No, ale nie spodziewałbym się, że Kanji to akurat powie. Kanji-kun. Huh. Big talk from someone like you, Kanji. No, coś w tym jest. What's that supposed to mean? I know. We're dealing with a murderer here. But we've all risked our lives to get this far. No way we'll back down. Zostawmy to dla policji. And we promised the bear too. Jem go też wydajmy policji. Bagiety jadą. That's right. Maybe Teddy knows something about this. Well, since moping around won't do us any good, let's go see him. Może już nie jest płaski. Łosiec. Ale się ponarabiało, co nie? Pff. Tak więc no. O nie. Wypierdalać! To jest nasza miejscuwa. Patrzcie na ich animacje. Jego też kundlem nazywają. Great timing. Did the manager tell you anything about this? Jaki? O czym? O co? There's been this weird mascot around our department for quite a while now. Maskotka, o kurwa. Is there some kind of campaign on today? Mascot. Teddy Villas. What was it? Terry, Eddie. Well, there are no customers around, so I guess it's fine. I better get back to my station. I brzmisz też jak Adachi, gnojku. Z modulatorem głosu. Please don't tell me. Yes, I will tell you. Whoa, he's here. This really hits the spot. Bez komentarza.
Król siedzi na swoim tronie. Przynajmniej nie jest już płaski, wtedy to by było creepy. Teddy, are you okay on this side? How did you even leave your side? Przez telewizor. Of course I can come out. There's an exit. It just never occurred to me to do it before. Jest wyjście, ale nigdy nie pomyślałem, żeby przez nie przejść. But spending time with you all sparked my curiosity about this world. I did wonder if it was a good idea, but my feet started moving before I could decide. And when I thought about it, I had nowhere to go, and it was a waste to go back. So I waited here for you. Całe szczęście, że ciebie wzięli za maskotkę, nie za jakiegoś pedobera. Oh, someone asked for my name, so I told them I'm Teddy. So that's why. Oh yeah, there's something we need to ask you. Dopiero teraz się skojarzyliśmy. How long have you been here, Teddy? Did anyone enter the other world? I stayed until the fog settled in on my side, but no one came. Czyli no, czyli można powiedzieć, że tak jakby no wszystko po staremu poszło. Czyli jakby dzisiaj wyszedł dopiero. You really didn't sense a single person. I just said that I didn't. I was there all by myself, like always. Nie obrażaj się, kurde. And your nose wasn't clogged or anything? Aren't you listening? I was utterly, totally, and 100% alone. That's why I came over here. Bo nie chciał już być forever alone. But I can understand if you don't believe me. My senses aren't that good lately anyways. Wierzę ci. Sensei's heart is radiating pure kindness. Well, it's true that the Midnight Channel was blank last night. Mm-hmm. And even before that, Teddy says he didn't sense anything, right? Czyli ktoś umie się maskować. Does that mean King Moran was never on that side? No, to też w sumie ma sens. What's going on? W sumie to też mogło być tak, że ktoś mu wsadził, kurde, nóż w żebra, on się wykrwawił i ten ktoś, nie wiem, po prostu wszedł z ciałem na dach i udekorował antenę satelitarną. Takie Boże Narodzenie, tylko że, kurde, w lipcu i bardziej mordercze. I want to give this to Rise-chan. It's for her. Okulary? Ta okulary. Zgadłem. Rise-chan will probably back us up from now on. No raczej. So I'm gonna fight alongside you with everything I got. Oh my fucking god! Teddy będzie się z nami napierdzielał. Don't think of me as the same cute little Teddy. I'm an all new model. I have a powerful attack, an unbeatable defense, and a winning smile. No, czyli jednak twój trening się opłacił. Today begins the new legend of Teddy. Breath of the Expienie. Wow, a new legend. Teddy dołączył do grupy jako wojownik. Na pewno będzie mocnym asetem i tak dalej. Nie do rozwiązania sprawy, do walki z cieniami. Cieniami. O, i kolejny rank up. Super. Tylko że to jest automatyczny, więc walić. O! Pedober! People are starting to stare. Keep it down, will you, Ted? Come on, let's go somewhere else. Ta. Tam, gdzie nie ma ludzi, najlepiej. Powiedziałem tam, gdzie nie ma ludzi. Okay, just to make sure, I'm gonna ask you one last time. Nobody was over there except for you until the fog came back, correct?
that's what I've been saying. He didn't show up on the Midnight Channel either. No to moja teoria wciąż trzyma jak ma jakiś sens. What's up with that? No clue. But I think we can be sure now that King Moron was never thrown into the TV. Then what? He was killed over. Chociaż w sumie też tak myślę, że zabójca w takim razie musiałby wiedzieć o tym, że za każdym razem jak mgła się pokazywała, to zawsze była jakaś nowa ofiara, co nie było dość trudne, bo wiadomo, w telewizji i tak dalej, muszę się podrapać. Tak więc no. Ale jednak dwa razy, to no już można by było podejrzewać, że to jednak coś z tym, za tym jest, no nie? Ale jakby już za trzecim, czwartym razem to by się pokazało, to już by na 100% koleś wiedział, że to tak to działa. Tak więc no, mamy trzeci raz, więc myślę, że tak, ktoś wie jak to działa. Why not throw him into a TV like all the rest? Because nie chciało mu się. Po prostu ja myślę, że po prostu nie było czasu i musiał ten nasz zabójca jakiś plan B zrealizować. Nie mógł tego zrobić. Nie miał czasu. They couldn't? Well, they've done it a bunch of times already, but I guess everyone screws up sometimes. Maybe the culprit thought he couldn't kill any more people by throwing them into TVs. I mean, we prevented his last three attempts in a row. I get you. That could be w sumie to jeżeli chodzi o Morokę, to równie dobrze może być ktoś inny. So they snuffed someone on our side this time to make sure. Bo ten, bo chciał na, jakby to powiedzieć, chciał naśladować go w tego oryginalnego zabójcę. Damn it. If that's true, then we have no way of preventing more murders unless we catch the killer. Słuchajcie mnie, kurde! Daleko zajdziecie. We need more clues. I wonder if Risa-chan's up and around yet. Yeah, we'll have to put our hopes on her. No w końcu ma talerz satelitarny jako personę, nie? It's so hot out. No w sumie jest gorąco, bo jest lato. I'm taking this off. Nie. Wait, you're not talking about your head, are you? Mówiłem właśnie temu nie iść tam, gdzie jest dużo ludzi. Do lasu, kurde, do lasu. Scarred for life if they see an empty mascot walking around. Have a little consideration, man. I'm glad you're back to normal, though. Your fur's all fuzzy again. Can I feel it? No. Wredny Teddy. Actually, I'm no longer a hollow bear. No ciekawe. I trained and trained, hoping to someday score with Chie-chan and Yuki-chan. And now, I finally have an inside. Zrobił sobie flaki, super. Yeah, good job with that. Oh, come on, can't we give it a rest with the whole scoring thing? Ale jesteś oburzona. Dude, you're hollow. Taking your head off isn't gonna cool you down. But I just told you I'm not hollow anymore. It's too hot. I can't stand it. Takie hot, o nie. Aż scenka się włączyła. It's so hot. Tak, proszę państwa, rodzą się dzieci. Now that hit the spot. Wyszedł jak Pokémon z Pokébola.
Tylko mi nie mów, że nie masz bielizny! Mogę was zaliczyć? Ja pierdolę! No, ma ten sam głos i wyszedł z tego kostiumu. Jest olśniewający. Wait, did you say you're like a newborn? Then don't take the bottom part off. Dokładnie. You need some clothes, right? Come on, let's go look around. Co? O mój Boże, dawaj mi to. Trudno, idź. No i co z tego? Idź. Reksiu, spadaj! Kurde, jak zwykle przyszli mi przeszkadzać. Spadaj! No, ja pierdolę, wiecznie spokoju nie ma. Dobra, więc co tam? A, Teddy, tak? Nie z mojej kieszeni, mam nadzieję, że te ubrania będą. That's Teddy? Chciałeś poczuć jego futro. He said he's not hollow anymore. So, like, he grew himself a body in there? Nie pytaj. What kind of creature would do that? I mean, what is he? Then again, this is hardly the first bizarre thing we've seen. Co racja, to racja. And I gotta admit, it's probably better than him walking around in his bear suit. Oh hey, weren't we gonna see about talking to Risa? No właśnie. I was so shocked that I lost track of what we're Boże, ci... Cicho tam! Let's head over to Risa's place. Wkurwiające. For Teddy, he's with the girls, so he should be fine. Hell yeah. Przebyś do domu, by się zmienić przed... Nieważne. Już kurde wkurwiony humor mam. Jak zwykle muszą coś ode mnie chcieć, kiedy ja jestem zajęty, nie? Kurwa! Lody są pyszne! It's finally the season for topsicles again. Dude, how many are you going to eat? You're gonna get a stomach. A tam, za dużo lodów nigdy nikomu nie zaszkodziło. Gdzie Teddy? Wsadziłyście go do śmieci? Wymieniłyście na lepszy model? Albo sprzedałyście? Albo nie. Nie pytaj. C'est magnifique! Mitsuru mi się przypomina. I have to say, it totally blew my mind. But he's Teddy, all right. No raczej. This guy had to make it a huge ordeal. Everything was new to him, so it turned into a big mess. He was so excited in the women's section that he started blabbering. O mój Boże. Hey, you can't just go around doing whatever you please when you're in this form. Got it? Well, he can't help it. It's his first time in our world. No, w sumie. All right. You don't need to get all mopey like that. I never said I won't forgive you. Ale ty będziesz kurde płacił za wszystkie szkody. I'm so glad. I was worried that you didn't like me anymore. Man, if you can behave yourself, you'll be pretty cute. Zaraz pewnie zacznie gadać o zaliczaniu. Is he cute? What do you think, Kanji? Czemu Kanjiego pytasz? Huh? What are you asking me? Are you saying I like dudes? Well, I was just wondering if he was your type. Joskarz się prosi o wpierdol. Oh, I get it. What you're really asking is, will you please beat the shit out of me, Kanji? Dokładnie. A Yukiko się śmieje. No i ona czyje mówiła, że to Teddy narobił zamieszania. It ain't funny, Yukiko-senpai. Sorry. Nie pogarszaj sytuacji.
have to forgive Yukiko. She's helpless when she gets this way. Oh, please, everyone. Don't fight over me, baby. Zamknij ryj, Teddy. Shut up! You picking a fight with me? Ta sytuacja to jedno wielkie nieporozumienie. Jeez, oh well. Josuke oddał 1000 jenów dla Kanjiego. O, super! Jakby nie mógł mi oddać. Here, Kanji, get whatever ice cream you want. Just share it with Teddy. We're gonna head for the tofu shop. Wait here until we get. Czemu on ma tu czekać? Wow, you're rich. Wiesz, ile ja mam w kieszeni dolarów? Nie widziałeś mojej. I can't just take this from you. Think of it as a welcome back party for Teddy. Just don't go around making a racket. Whoa, Yosuke, what's gotten into you? You're acting like a real senpai all of a sudden. Yosuke senpai. Oh, I get it. You might say differently, but you're still nice to Teddy. Well, I'm glad Yosuke's developing into such a mature adult, someone who doesn't let trifles bother him. No, zobaczymy. What? You're worrying me, Chie. Czy możemy już do następnej scenki się przenieść? Oh, Teddy's clothes, that's all. We didn't have the money for them, so we charged the rest to you. O. Ja pierdzielę. Charge? Pokażcie rachunek. What? You put it on my account? Oh, what the hell, Chie? I never said you could do that. What else were we supposed to do? The stuff was expensive, even for Jeanette. Mogliście mu kurde po prostu jakieś majtki kupić i tyle. You seriously charged it to me? Why would you do that? You know I've been saving up to buy a motorcycle. Oh, that? You don't need one. O mój Boże! Czy je wkurwiasz mnie na serio? Come on, baby. Stop fighting over. Shut up. This is your fault, you know. You listen here, Ted. You better take really, really, really good care of that. If you put even a single tear in it, I'll make your next set of clothes out of the bear hide you took off. Ah. Yo, Teddy. Don't let it get you down. Let's go get some topsicle. Właśnie. Będziemy tak stać? Patrzeć na ich animację? Let's go on ahead. I think they're going to be a while. Też mi się tak wydaje.